Zanim rozpocznę przedstawianie historii procesu, pozwolę sobie dać świadectwo, gdy chodzi o obecność księdza biskupa w tymże procesie. No, ksiądz biskup, jako biskup diecezjalny diecezji warszawsko-praskiej, jest gospodarzem, ale nie tylko formalnym, powiedzmy malowanym gospodarzem, ale rzeczywistym. Księże biskupie, za te wszystkie spotkania z nieodżałowanej pamięci księdzem Janem Koryckim, że mieliśmy zawsze dostęp do ekscelencji, również aktualnie z księdzem Przemysławem. Bardzo chcę wobec tutaj audytorium dać świadectwo i bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. Ilekroć byliśmy w kurii, tylekroć byliśmy przyjmowani, udzielana nam była audiencja, o którą aż tak bardzo nie musieliśmy prosić, spontanicznie. Zawsze ksiądz biskup miał czas, drzwi otwarte, czuliśmy się tak, jak na Skaryszewskiej w naszym prowincjalacie. Spróbuję nie w tempie wiadomości, ale w tempie teleekspresu przedstawić to, co tutaj mam przygotowane. Myślę, że bardzo szczegółowo, bo w palotyńskiej świadomości po II wojnie światowej istniało głębokie przekonanie, że trauma wojenna będąca wynikiem okupacji niebieskiej od 1 września 1939 roku, jak również sowieckiej od 17 września 1939 roku, zrodziła również akty bohaterskiej odwagi i heroizmu aż do przelania krwi i oddania życia w obronie wiary, niejednokrotnie oczywiście połączonej z miłością do ojczyzny. Potwierdzeniem tego jest m.in. 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, wyniesionych w 1999 roku przez Jana Pawła II w Warszawie, w tym dwóch palotynów, błogosławionego Józefa Jankowskiego i błogosławionego Józefa Stanka. Również kolejny proces beatyfikacyjny prowadzony przez diecezję pelplińską i znajdujący się już w Watykanie, czyli został zakończony na szczeblu diecezjalnym, objął następnych palotynów, sługi Boże księdza Bryje, księdza Kiliana, Norberta Pelowskiego, księdza Szambeleńczyka i brata Krawczywicza. Ale wielkim nieobecnym w powyższym gronie jest ksiądz Szulmiński, który, jak wydawało się w przeświadczeniu pokolenia współbraci okresu II wojny światowej, powinien dzierżyć palmę pierwszeństwa w drodze na ołtarze. Już bowiem 8. kapituła generalna, która odbywała się w Rzymie w 1947 roku, czy w 2 lata po zakończeniu II wojny światowej i w 6 lat po jego męczeńskiej śmierci, widziała księdza Stanisława jako kandydata na ołtarze i poleciła gromadzenie materiałów dokumentujących jego życie i męczeństwo. Było już mówione, kto szczególnie jego wychowankowie tutaj urgowali, ażeby ten proces rozpocząć. I po drodze była 40. rocznica męczeńskiej śmierci. Odsunięta została tutaj tablica pamiątkowa z tą informacją, gdzie wczoraj składaliśmy kwiaty. Również w 1991 roku ogłoszono, nie jest to pierwszy rok księdza Szulmińskiego, lecz drugi, bo 91 na 92 w 50. rocznicę był ogłoszony w świecie palotyńskim rok Szulmińskiego. Natomiast pierwszym formalnym i inicjującym krokiem, czy inicjującym starania o wyniesienie księdza Szulmińskiego do chwały błogosławionych, był dzień 23 maja 1984 roku, kiedy to ówczesny przełożony, ksiądz Czesław Parzyszek, prowincja, ustanowił księdza doktora Romana Foryckiego postulatorem w sprawie beatyfikacyjnej księdza Stanisława Szulmińskiego. W dekrecie, to już omijam, co powinien robić ksiądz postulator, zresztą nie tylko ksiądz Forycki, ale każdy postulator, włącznie z naszym czcigodnym postulatorem Przemysławem Krakowczykiem aktualnym, ale to jest oczywista oczywistość. 26 listopada 1986 roku, dokładnie 35 lat temu i 2 dni, ksiądz postulator Roman Forycki kieruje do metropolity warszawskiego nieodżałowanej pamięci księdza Józefa Eminencję kardynała Glempa prośbę o możliwość prowadzenia procesu beatyfikacyjnego księdza Szulmińskiego na terenie archidiecezji warszawskiej, a nie, jak stanowią przepisy kodeksowe i przede wszystkim kongregacji do spraw świętych, w diecezji jego śmierci, gdyż na terenie Związku Radzieckiego trudno
trudno, nie było jeszcze infrastruktury kościelnej, natomiast na terenie archidiecezji warszawskiej znajdowała się absolutna większość świadków, jak również znajdował się i znajduje się zarząd prowincji Chrystusa Króla. Kierownik sekretariatu w 1986 roku w odpowiedzi na to pismo, na on czas był nim ksiądz dr Andrzej Franciszek Dziuba, dzisiejszy biskup diecezjalny łowicki, w odpowiedzi na powyższe pismo przełożonego prowincjalnego przekazuje, że ksiądz prymas jako ordynariusz archidiecezji warszawskiej, chociaż no, biskup diecezjalny, ale to nie będziemy w niuanse prawnicze wchodzili, wyraża zgodę na prowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego księdza Szulmińskiego na terenie archidiecezji warszawskiej. Równocześnie ksiądz prymas poleca, w związku z tym, że ksiądz Szulmiński zmarł i został pochowany poza archidiecezją warszawską, by przełożony prowincjalny zwrócił się za pośrednictwem prokuratora generalnego do kongregacji do spraw świętych o zajęcie stanowiska w tej sprawie, czy można prowadzić proces beatyfikacyjny właśnie w archidiecezji warszawskiej. Kongregacja na prośbę prokuratora generalnego, księdza Webera, wydaje taką zgodę. Po blisko trzech latach, w 1987 roku, przełożony prowincjalny znowu, tenże sam Parzyszek, ksiądz najczcigodniejszy, informuje metropolitę warszawskiego o mianowaniu księdza doktora Romana Foryckiego w sposób, powiedzmy już oficjalny, postulatorem sprawy beatyfikacyjnej księdza Stanisława Szulmińskiego, prosząc równocześnie władzę kościelną o aprobatę dla tejże decyzji. Prymas Glemp aprobuje, tam w piśmie z dnia to nie jest istotne. Natomiast już w kwietniu 1987 roku postulator, ksiądz Roman Forycki, zwraca się do metropolity warszawskiego z prośbą o mianowanie dwóch cenzorów pism drukowanych księdza Szulmińskiego. I wyraża, czy sugeruje, że gotowość ocenzurowania pism drukowanych księdza Szulmińskiego wyrazili ksiądz profesor dr habilitowany Marek Starowiejski i ksiądz profesor dr Józef Warzeszak. Akta postulatury zawierają też korespondencję księdza Romana Foryckiego z księżmi profesorami z Kulu o możliwości podjęcia się cenzury teologicznej pism drukowanych księdza Szulmińskiego, mianowicie profesor Nagi, późniejszy eminencja, kardynał i ksiądz profesor Jerzy Misiurek, którzy również dysponujemy tymi pismami, wyrazili zgodę na bycie cenzorami. Metropolita warszawski przychyla się do właśnie tej przedłożonej prośby i mianuje, wystawia dekrety mianujące profesora Marka Serowiejskiego i profesora Warzeszaka cenzorami. Równocześnie, zgodnie z przepisami Kongregacji do Spraw Świętych, postulator występuje do Konferencji Episkopatu Polski o nihil obstat dla prowadzenia tegoż indywidualnego procesu. I tu pomijam, bo był dwukrotnie występował, ale to nie jest istotne. Istotna jest odpowiedź. Odpowiedź Konferencji Episkopatu Polski podpisana przez jej przewodniczącego księdza Józefa kardynała Glempa z 3 maja 1989 roku, w którym informuje eminencja prymas, że postać kandydata nie wybija się dziełem, brak także czci i kultu po śmierci. Nie wiadomo, cytuję dalej, na czym polegało apostolstwo jednania? Czy na nawracaniu na Unię, czy też na dialog? I w konkluzji Konferencja Episkopatu stwierdza, że nie wykluczamy, że specyfika świętości księdza Szulmińskiego i opinia o niej może dojrzeć. Tym samym wystawione dekrety dla cenzorów księdza Marka Starowiejskiego i księdza Warzeszaka stały się bezprzedmiotowe. Wydawać by się mogło, że w świetle tej opinii Konferencji Episkopatu sprawa beatyfikacji księdza Szulmińskiego została odłożona ad acta na półkę, stała się swoistym pułkownikiem. Tym bardziej, że ksiądz postulator, który został odwołany dopiero 9 grudnia 1999 roku, w międzyczasie został skierowany do Ełku, podjął wiele, tutaj wliczam jakie zadania w tymże Ełku, był rektorem seminarium i tak dalej. Natomiast przechodzę do kroku milowego dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Szulmińskiego. Mianowicie bardzo był oczekiwany, długo przygotowywany proces beatyfikacyjny męczenników wschodu, który został rozpoczęty w 2003 roku, 31 maja, podczas mszy w Sankt Petersburgu, celebrowanej przez arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Sesji otwarcia procesu w tymże samym dniu właśnie przewodniczył arcybiskup Kondrusiewicz, a postulatorem procesu zbiorowego został mianowany ksiądz prałat Bronisław Czapliński z Sankt Petersburga.
Do grona 16 kandydatów na ołtarze ofiar męczenników wschodu został włączony ksiądz Szulmiński jako męczennik Łagru Uchta. Pominę sobie tutaj te wszystkie nazwiska i tytuł sprawy nadany, beatyfikacyjnej nadany przez kongregację. 3 czerwca, to jest ważne, 2003 roku miała miejsce w Sankt Petersburgu druga sesja procesu, podczas której została podjęta decyzja o wysłaniu do metropolity warszawskiego księdza Józefa kardynała Glempa pisma rogatoryjnego, aby to archidiecezja warszawska powołała Trybunał Rogatoryjny, czyli pomocniczy sprawy beatyfikacyjnej księdza Szulmińskiego. I w tymże dniu, 3 czerwca, ksiądz Henryk Kietliński został mianowany drugim postulatorem sprawy beatyfikacyjnej księdza Szulmińskiego jako wicepostulator Bronisława Czaplickiego. Trybunał, który się ukonstytuował w Warszawie, rogatoryjny, zaprzysiężony podczas sesji uroczystej przez prymasa Józefa Glempa, miał następujący skład. Zygfryd Landowski, ksiądz, delegat metropolity warszawskiego, ojciec Gabriel Bartoszewski, promotor sprawiedliwości, ksiądz Jacek Wierzba, notariusz aktuariusz, ksiądz Zdzisław Dziekoński, notariusz adiunktus, brat Guralczyk, kursor i ksiądz Kietliński, wicepostulator. Podczas tejże sesji wszyscy uczestniczy członkowie Trybunału złożyli wobec Józefa kardynała Glempa swoje przysięgi. I rzeczywiście żwawo rozpoczął się tenże proces. Odbyło się sesji 14. Większość w 2003 roku, kilka w 2004 roku. Tutaj mam wypisane, którego dnia poszczególne sesje i kto był przesłuchiwany. Większość współbraci właśnie wychowanków księdza Szulmińskiego, też dwie osoby świeckie. Ale niezależnie od tej dynamiki, o której zresztą ksiądz biskup przed chwilą wspomniał, procesu rogatoryjnego sługi Bożego księdza Szulmińskiego, liczne przesłuchania temu, czy to potwierdzają, zasadniczy proces w Sankt Petersburgu znalazł się w niezrozumiałym impasie. I po 15 latach, mimo że nasz rogatoryjny się toczył i to naprawdę dynamicznie, od rozpoczęcia procesu zbiorowego w Sankt Petersburgu 31 stycznia 2018 roku oficjalnie kolejny postulator, ksiądz Krzysztof Pożarski, poinformował przełożonego, najczcigodniejszego obecnego tutaj pośród nas i oczywiście robię inklinacjo stosowne księdza Zenona Hanasa, że konferencja episkopatu postanowiła zmniejszyć liczbę kandydatów w procesie petersburskim czy moskiewskim z 16 do 8, pozostawiając w tej grupie tylko te osoby, które całe życie pracowały na terenie Rosji, jak też i tam zmarły. W grupie wyłączonych z procesu petersburskiego znalazł się również ksiądz Stanisław Szulmiński. Nadmienię jeszcze, że prymas Józef kardynał Glemp powołał na wniosek i za sugestię księdza wicepostulatora komisję historyczną w składzie ksiądz doktor habilitowany Marian Kowalczyk i ksiądz na on czas doktor, dziś profesor KUL-u Sławomir Pawłowski. Nie, komisję historyczną, przepraszam, Kowalczyk, Nowak Michalita, po śmierci księdza Nowaka do składu komisji historycznej został dołączony ksiądz Andrzej Gałka, natomiast cenzorami został Paweł Guralczyk i ksiądz profesor Paweł Guralczyk i ksiądz dzisiejszy prelegent Sławomir Pawłowski. W aktach procesu, i tutaj dla księdza postulatora nowinka, której jeszcze mu dzisiaj nie powiedziałem z dzisiejszego poranka, w aktach procesowych nie znajdują się relacje wyżej wymienionej komisji. Nie ma ich również w kurii metropolitalnej na Miodowej, gdzie sprawdzenia dokonał ojciec Gabriel Bartoszewski. Księże postulatorze, czeka nas nowe zadanie. Dziś spożywałem śniadanie razem z profesorem Pawłem Guralczykiem, który, właśnie powiedziałem mu, że nominacja jego znajduje się w aktach prymasa Glempa, jego nominacja. Ksiądz Paweł Guralczyk zapewniał, że tego typu relacje poczynił. Czyli najwidoczniej musimy jeszcze raz przekopać i myślę, że sami się udać do kurii metropolitalnej, żeby tam nam udostępniono te akta. Nie wiem, czy jest ksiądz Sławomir Pawłowski, czy ma w świadomości, że popełnił tego typu relacje. W każdym bądź razie ksiądz Paweł zapewnia i to z całą oczywistością, że ta relacja była. Być może po śmierci księdza Kietlińskiego, być może właśnie zostały gdzieś to pogubione. Powyższe zmiany w procesie petersburskim zbiegły się ze śmiercią księdza Henryka Kietlińskiego, wicepostulatora i zarazem dyrektora ośrodka postulacji.
Następca na urzędzie naprawdę nieodżałowanej pamięci dla tegoż procesu, ale w ogóle powiedzmy dla historii Palotynów też, ksiądz Jan Korycki, długoletni postulator generalny w palotyńskim zarządzie generalnym w Rzymie, rozpoczął intensywne starania, aby odłożonemu ad acta na półki procesowi księdza Szulmińskiego nadać charakter procesu indywidualnego prowadzonego na terenie Polski, a konkretnie w diecezji warszawsko-praskiej. Otrzymawszy od biskupa warszawsko-praskiego, teraz myślę, że jeszcze głębsze inklinacje czynię, jego ekscelencji księdza biskupa Romualda Kamińskiego w piśmie z dnia 2 marca 2018 roku wyrażono gotowość poprowadzenia indywidualnego procesu beatyfikacyjnego w diecezji warszawsko-praskiej. Ksiądz Jan Korycki, oczywiście działając w łączności z przełożonym prowincjalnym, bo my w ogóle nie możemy działać bez przełożonego prowincjalnego, skierował kolejne pismo do kongregacji i do biskupa Paulo Pezzi, arcybiskupa w Moskwie, którzy wyrazili zgodę na to, by prowadzić ten proces jako proces indywidualny w diecezji warszawsko-praskiej. Mam to napisane, tutaj nie dodaję. Nadzwyczajna życzliwość pasterza diecezji warszawsko-praskiej księdza biskupa Romualda Kamińskiego sprawiła, że stało się możliwe dopełnienie tychże delikatnych procedur prawno-administracyjnych w korespondencji z arcybiskupem Pezzi i z Watykańską Kongregacją do spraw kanonizacyjnych. Jej efektem stał się dzień 12 października, w którym ksiądz biskup diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył pierwszej sesji indywidualnego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Szulmińskiego na szczeblu diecezjalnym pod tytułem nadanym przez kongregację Super Martyrio Servi Dei Stanisławii Szulmiński in odium fidei uti fertur interfecit. Funkcję postulatora z nominacji przełożonego prowincjalnego i z łaskawego potwierdzenia przez księdza biskupa Romualda Kamińskiego podjął się ksiądz Józef Ciupak, a funkcję wicepostulatora ksiądz Korycki. Spiritus movens, chcę to mocno, bardzo mocno podkreślić, spiritus movens, który jednak z racji wieku nie mógł być już formalnie postulatorem. Biskup warszawsko-praski ustanowił nowy trybunał beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym do procesu indywidualnego w składzie. Ksiądz Dariusz Szczepaniu, kanclerz kurii, delegat biskupa, ojciec Gabriel Bartoszewski, promotor sprawiedliwości, ksiądz Jacek Wierzba, notariusz aktuariusz, Przemysław Krakowczyk, notariusz adiunkt, no i wiadomo, Ciupak jako postulator. Po rozpoczęciu procesu indywidualnego biskup warszawsko-praski powołał dwóch cenzorów pism wydanych drukiem Sługi Bożego. Tymi cenzorami zostali profesor Marian Kowalczyk i wicekanclerz kurii Maciej Miętek, jak też komisję historyczną ksiądz biskup był łaskaw powołać w składzie ksiądz dr Stanisław Tylus, słyszeliśmy przed chwilą jego występ, ksiądz dr Andrzej Gałka i pan dr Dariusz Skorupa. Myślę, że chyba powinienem kończyć. Okej. Okay. Wobec powyższego tutaj co cenzorzy mają robić i tak dalej, to pomijam. Tenże Trybunał ukonstytuowany 12 października 2018 roku odbył kilka sesji, a konkretnie 6. Zostali przesłuchani Przemysław Krakowczyk, który no, już od nowicjatu był zafascynowany księdzem Szulmińskim, był przesłuchany ksiądz Czesław Parzyszek, ksiądz Stanisław Rudziński, ksiądz Wojciech Juszczuk i ksiądz Kazimierz Czulak. Podczas 7. sesji Trybunału Beatyfikacyjnego w celu dalszego kontynuowania procesu beatyfikacyjnego delegat biskupa, ksiądz dostojny Dariusz Szczepaniuk, za zgodą promotora sprawiedliwości, w oparciu o decyzję jego ekscelencji księdza biskupa Romualda Kamińskiego, postanowił włączyć 13 odbytych sesji procesu rogatoryjnego przeprowadzonych w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w ramach procesu, i tutaj jest tytuł, omijam, do tegoż właśnie procesu indywidualnego. I jednocześnie postanowił nadać włączonym sesjom procesu rogatoryjnego numerację ciągłą w ramach aktualnego procesu. Numery od sesji 8 do 20. Poza pracami Trybunału w międzyczasie został ustanowiony wicepostulatorem ksiądz dr Michał Siennicki. Właśnie wtedy jeszcze z księdzem Janem Koryckim
konstruowaliśmy właśnie pomysł na rok Szulmińskiego, na dzisiejsze sympozjum, ale to roku Szulmińskiego szerzej będzie prezentował ksiądz Zenon Hanas, nasz miłościwie panujący prowincjał. 19 kwietnia, aha, w międzyczasie to trzeba naprawdę oddać, zauważyć, po śmierci nieodżałowanej pamięci księdza Jana Koryckiego, 31 lipiec 2020 roku, wicepostulatorem został ksiądz Siennicki, natomiast dyrektorem Palotyńskiego Ośrodka Postulacji został ustanowiony Józef Ciupak. 19 kwietnia 2021 roku ksiądz Józef Ciupak złożył najpokorniejszą prośbę na ręce przełożonego prowincjalnego ze względu na nowe pole zaangażowania, złożył rezygnację z urzędu postulatora w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego księdza Szulmińskiego i dyrektora Ośrodka Postulacji, dyrektora Palotyńskiego Ośrodka Postulacji. Przełożony prowincjalny po przeanalizowaniu dogłębnym, tak mniemam, złożonej rezygnacji na sesji Rady Prowincjalnej w dniu 28 maja 2021 roku, w której uczestniczyłem, oczywiście uznał, że istnieją uzasadnione powody, by przyjęcie złożonej rezygnacji jednak ograniczyć do urzędu postulatora procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, a z pozostawieniem Ciupaka na urzędzie dyrektora Palotyńskiego Ośrodka Postulacji. Dekretem z dnia 4 czerwca, to już naprawdę teraz kończę, przełożony prowincjalny ustanowił postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza doktora Przemysława Krakowczyka i o zaistniałych zmianach niezwłocznie powiadomiliśmy biskupa warszawsko-praskiego zgodnie z wymogami tutaj, jakimi wymogami, o aprobatę i udzielenie pasterskiego błogosławieństwa nowemu postulatorowi. W tymże piśmie do biskupa warszawsko-praskiego przełożony prowincjalny, tam znowu zgodnie z tym, prosił o przyjęcie przysięgi i to się stało, udaliśmy się z księdzem Przemysławem Krakowczykiem 14 czerwca, ustępujący postulator i nowomianowie zostali przyjęci na audiencji przez jego ekscelencję księdza biskupa Romualda. W trakcie udzielonego posłuchania ksiądz postulator Krakowczyk złożył stosowną przysięgę. I może ostatnie zdania. Powiem, że ten rok Szulmińskiego, jak również to sympozjum, w zamyśle najgłębszym, tym, który rodził się w obecności jeszcze nieodżałowanej pamięci księdza Jana Koryckiego, ma w zamiarze, bo odeszło pokolenie, dla których ksiądz Szulmiński, sługa Boży, był naprawdę kimś ważnym. Profesor Weron, Treuchel i tutaj cała plejada tychże nazwisk. To, co wczoraj mówiłem w dyskusji, że cała śmietanka kleryckich, powiedzmy, no zresztą później byli wybitnymi członkami stowarzyszenia i zarządów, oni odeszli. Chodzi o to, żeby uczynić obecnym księdza Szulmińskiego również w tym naszym pokoleniu. Dziękujemy księdzu Józefowi i od razu zapraszam księże Józefie.